Inflacja zniszczyła oszczędności życia naszych obywateli i wprowadziła klasę średnią w stan depresji i rozpaczy. Tak właśnie jest. To rozpacz i depresja. Nie możemy i nie pozwolimy na to, aby to trwało. Mniej niż 4 lata temu byliśmy wielkim narodem i wkrótce znów będziemy wielkim narodem. Będziemy znowu wielkim narodem. Dziękuję. Dzięki odpowiedniemu przywództwu każda katastrofa, której teraz doświadczamy, zostanie naprawiona. I zostanie naprawiona bardzo, bardzo szybko. Więc dziś, niezależnie od tego, czy wspieraliście mnie w przeszłości, czy nie, mam nadzieję, że wesprzecie mnie w przyszłości, ponieważ przywrócę amerykański sen. To właśnie zamierzamy zrobić. Nawet już nie słyszycie o amerykańskim śnie. Z wielką pokorą proszę was, abyście byli podekscytowani przyszłością naszego kraju. Bądźcie podekscytowani. A następnie zakończymy absurdalne i naprawdę niesamowite marnotrawstwo dolarów podatników, które napędza kryzys inflacyjny. Oni wydali biliony dolarów na rzeczy związane z Green New Scamem. To oszustwo. I to spowodowało stworzenie ogromnej presji inflacyjnej, oprócz kosztów energii. A wszystkie biliony dolarów, które tam leżą i jeszcze nie zostały wydane, przekierujemy na ważne projekty, takie jak drogi, mosty, tamy, i nie pozwolimy, aby zostały wydane na bezsensowne pomysły w stylu nowego, zielonego skamu. I zakończę również wymóg dotyczący pojazdów elektrycznych. Już pierwszego dnia u władzy. Tym samym uratuję amerykański przemysł motoryzacyjny przed całkowitą zagładą, która dzieje się teraz, a amerykański klient zaoszczędzi tysiące dolarów na każdym samochodzie.